wyłapię potem pod samochodem za śpiewanie takich numerów. Dobra, a propos Iry, słuchajcie, zaprzyjaźniłem się z założycielem tego zespołu, mianowicie Kuba Plusisz. On założył ten zespół, chociaż wszyscy myślą, że założyciel jest gadowski, bo on tam ciągle jest w tym zespole, ale Kuba to jest taki fajny gość, że dał im i materiał, i nazwę. To jest historia długa, nie będziemy teraz, nie będę wam tutaj streszczać. W każdym razie gramy jeden utwór, który już praktycznie, można tak powiedzieć, jak z Kubą pracuję, to już jest mój numer. Zezwolił mi na to, żebym go też sobie czasami zagrał, także nawet grałem to, śpiewałem na Woodstocku, słuchajcie, tam było dobrze, naprawdę. Jeszcze muszę dwa słowa na ten temat powiedzieć, a propos Polski i mediów. Byłem pierwszym człowiekiem we wszechświecie, myślę, który w urządzeniu nazywającym się egzoszkielet wylazł przed gdzieś tam ponad prawie 200 tysięcy ludzi był na tą scenę i zaśpiewałem. Musiałem usiąść, bo jeszcze dopiero ćwiczę śpiewanie na stojąco, a to jest, powiem wam, po takim dzwonie ciężka sprawa, ale nikt się nie zainteresował chujem w dupę za przeproszeniem, bo nawet głupia jakaś gazeta tam, Głos Niedzielny czy cokolwiek, mogłaby chociaż jedno zdjęcie wrzucić. Wyrażam się bardzo subtelnie, ale myślę, że wiele osób niepełnosprawnych by się ucieszyło po prostu, że ktoś, kto też podzielił ich los, coś robi ponad to, żeby tylko zdążyć na czas, na kibel usiąść i